Lekki Stewart. Snajper, o, on najbardziej zagrożony oczywiście. O, Stewart od razu odstrzeliwuje go w potylicę. Jeszcze tego. O, tutaj bardzo ładnie. Ostrzał artylerii wstrzeliwany. O, wszystko skasowane. Tutaj ostrzał. To jest ostrzał z morza, nie? Właściwie w tylny pancerz mu to jest jeszcze walnęliby. Piękne zaskoczenie od tyłu. A więc kolejne przygody z Company of Heroes 3 i jest to wyjątkowa gra. W ogóle wydaje mi się, że za każdym razem mówię, że każda gra jest wyjątkowa. No, w pewnym sensie tak, ale ta jest, bo jest to, jak widzicie, pierwsza gra po najnowszym patchu rocznicowym nawet, który nie tylko zmienia balans różnych jednostek, ale jakby właśnie głównie takie zmienia leciutko, takie malutkie, niewidoczne rzeczy. On nie dodaje może niestety zbyt dużo kontentu, ale nie o tym jest ten film. Tutaj zobaczmy sobie po patchu dla Karakańca od GT 3x3 w szczycie Mignano, minety, zobaczmy. No i zaczyna nam się bitwa. Pierwsza po patchu właśnie, przede wszystkim właśnie było dużo zmian wszelakich, nie? Buffowanie jednostek, nerfienie jednostek, dużo różnych takich rzeczy. Zobaczymy też, czy dwie grupy bojowe zmienione najbardziej się tutaj pojawią w tej grze. A na razie zobaczmy, kto gra. GT, widz, który nam to wysłał, pozdrawiamy. Jako Wehrmacht ma włoską nadbrzeżną, Luftwaffe i zmechanizowaną, to ona właśnie została zmieniona najbardziej. Mamy też tutaj pana Kangaroo 2010 jako Wehrmacht, zmechanizowana, już została wybrana. Jeszcze Trepiur jako Afrika Korps ze wsparciem pancernym, kombinowaną i włoską piechotą. Ty, zaraz, słyszycie? Co? Aha. A bo to znika! Aha, dobra, bo tak właśnie się przeraziłem, że to zawsze było na dole pokazane i nagle zniknęło. W sumie faktycznie nie jest mi to potrzebne. Dobra, a po stronie aliantów mamy Reset jako Brytyjczycy. Artylerii indyjskiej, pancerna, o Jezu, ile tutaj tego drutu kolczastego. I powietrzno-morska, Smasher jako brytyjska powietrzno-morska i Kopo jako amerykańska pancerna, która też została zmieniona właśnie. A jak? No to może jeszcze podtrzymam was trochę tutaj w napięciu, zobaczymy, czy właśnie tutaj jakby ujrzymy te zmiany. O, tutaj widzimy ten cały drut kolczasty był rozstawiany, całkiem dużo udało się go rozstawić. I no, jednostki pionierów mają trochę problem. Są za średnią osłoną, saperzy królewscy za dobrą. Nie ma jak podejść, więc to jest raczej takie... Można liczyć tylko na jakieś wsparcie, które raczej nie nadejdzie. Co na dole? Transporter Afrika Korpsu naciera. Tutaj ci zwiadowcy mocno brwali. O, jeepek. Od razu jest tutaj zamontowaną 30. No, ale tutaj o wiele większy przyjechał jego przeciwnik. Więc od razu... musiał się wycofać. Vickers w tym domku, bardzo ma ładny przestrzał, jak widzicie, odstrzeliwuje właśnie z góry, więc daje całkiem niezłe obrażenie, nawet tą osłonę ignorując. Fajny dźwięk wydaje. Pionierzy na górze, co tu mamy? Rozstawiony MG42. Granatwerfer team deployed. Punkt wysoki amunicyjny został zdobyty. Granatwerfer deployed. Tutaj też w budynku skępieni. Z MG42 będą osłaniać cały czułek. Tutaj umocnione stanowisko. Pozycja bojowa pewnie zostanie ulepszona. Oj, tutaj transporter zostaje z moździerza. Jeden zdrowia. Jak on to przeżył? Totalnie mu w tyłek to wpadł ten pocisk, ale dał radę. No, będzie ulepszone pewnie na właśnie... Nie, na 30! Na 30! Ciekawe. Będzie bronić tutaj właśnie całego tego podejścia właśnie. O, takie mniej więcej będzie zasięg. Ciekawe, myślałem, że bardziej moździerz, ale spoko. Czyli Amerykanie zdecydowanie defensywnie będą chcieli zagrać. Tutaj ten moździerz. Że umocnione stanowisko ma inną miniaturkę. Zobaczmy, przyjrzyjmy się. Tak, tak by było. Worki z piaskiem teraz ma. Czyli jak widzicie, rok po premierze wreszcie jakby jednostki dostają własne ikonki i własne jakieś tam rzeczy. To trochę pomaga, nie da się ukryć. Tu jeszcze bardzo bym chciał tego zmiany. Że Panzergrenadierzy od Afriki Korps, żeby mieli inaczej troszeczkę emblemat i w ogóle nazwę od Panzergrenadierów z Wehrmachtu, bo moim zdaniem jest strasznie niepotrzebnie mylące. Naprawdę, wystarczyłaby na przykład jakaś palma, nie? Gdzieś jakieś cokolwiek, żeby pokazać, że to jest Afrika Korps. Nic bym więcej nie potrzebował, a tak to jest właśnie problem. Ale spoko, fajnie widzi, że właśnie takie malutkie rzeczy, takie właśnie te szczegóły, naprawdę diabeł tkwi w szczegółach. I w strategii to jest bardzo ważne, uważam. Jak inne gry jeszcze mogą sobie pozwolić na takie niedociągłości, tak tutaj to jest strategia. Tu nie ma jakby możliwości, nie ma miejsca na to, żeby nagle się pomylić, że a, ta jednostka należy do tego albo do tego. Nie, to jest niewybaczalne, to jest bardzo duży błąd w strategii. Dlatego tak ważne jest, żeby emblematy się różniły, dźwięki i tak dalej. Żeby to wszystko było czytelne już od razu, tak jakby, wiecie, podświadomie. O, i clown car. Tymczasem tutaj... Jezu, ten okiem.
No ale oczywiście przepędzam tych zwiadowców. O, tutaj moździerz atakowany. Szarpszycy nadchodzi dla GT. O, właśnie. O, nie oddział z bazookami. Oj, przedni pancerz. Pytanie brzmi tylko, czy zdoła tutaj jeszcze odwrót wykonać. Jo, przeżył to. Znowu bardzo, bardzo fartowny ten transporter na razie jest. I bardzo dużo też wyrwa w środkowym punkcie. No, podoba mi się ta minimapa. Fajnie jakoś tak jest z tym właśnie, jakby gdzie do końca ktoś idzie, gdzie coś tego. Nie wiem, kto ma zasięg. Uuu, Dingoak! Tego nie widzieliśmy od tysięcy lat. To jest strasznie, jakby podobno dostał buffa właśnie. Dingoak oraz... Humber, o właśnie. Oni podobno dostali buffy. Co my tu mamy? Nadwyżki zaopatrzenia. No proszę. Można ulepszyć do poziomu składów z zasobami, a punkty strategiczne do poziomu lazaretów bojowych. Wow. Ciekawe. Nie wiem, czy to też nie jest nowe. Ty, to nie jest nowe? Te nadwyżki zaopatrzenia z powietrzno-morskiej dla Brytyjczyków? Strategię można wybierać bezpośrednio, ulepsza się. LOL. Ciekawe, czy ujrzymy gdzieś to takie ulepszenie. O, cała nacja brytyjska dostała potężne buffy. O, proszę. Właśnie, jest tutaj takich zmian całkiem sporo zaszło. Wydaje mi się, jak zdecydowanie na plus, nie dość, że to tak jakby ogólnie zawsze rozruszać może metę. O, Nigołok tutaj chyba poluje na pana snajpera. To jeszcze właśnie jakby ciekawie jest po prostu. Ikona wygląda jako... No to właśnie też mi się kojarzy, nie? Tak jakby nie było chyba tego. Więc fajnie, fajnie widzieć, że coś tutaj zmieniają. Snajper nie został wykryty. Dingo gdzieś tu na pleckach. O, znalazł moździerz. Muszą się wycofać chłopaki. To jest zabezpieczenie. Jakby coś tu przylazło na blisko i na dole. Bardzo mocno jest ciśnięte na dole. Panzerjäger. O, ten bunkier rozstrzeliwują z bardzo sprytnej pozycji. Tego Amerykanie nie przewidzieli. Musieliby kolejny bunkier gdzieś tutaj postawić swój. Tam umocnione stanowisko. Pozycję bojową inaczej. No, MG wchodzi też do domku, pewnie by chciał wejść. Tutaj jest bardzo fajny oczywiście przestrzał, zwłaszcza na to miejsce, stąd nadchodzą wrogowie. O, i tu mamy właśnie, pytanie brzmi, czy to jest to? Chyba nie. Wydaje mi się, że to nie są jakby poziomów składów zaopatrzenia, punkty strategiczne poziomów lazaretów. To trzeba byłoby zobaczyć gdzieś tam tego. Myślę, że sprawdzimy sobie, jak będę testować te nowe mapki, jak to dokładnie tam działa. W środku, ach, tutaj patrzcie, jak to jest genialnie zabezpieczone. Brytole właśnie odcięli Niemcom jakiekolwiek podejście tutaj za dobrą osłoną. Pff, o, ale szarpszycy. Być może ich tutaj trochę nadgryzie. Tego Vickersa, który dosłownie rozłożył się w workach z piaskiem. O, właśnie, ten snajper zmusił ich do odwrotu. O, tutaj na dole Afrika Korps bardzo ładnie ciśnie. Stanowisko bojowe z moździerzem, ale dalej ikonka na prawej jest paskudna. O, no ci panzerjägerzy tutaj z tymi rusznicami przeciwpancernymi. Bardzo mocno niszczą te wszystkie bunkry i wszelakie właśnie moździerze. Kolejny aż tak tego, Kopo. Kopo uciekł, kim jest Kopo? O, Kopo to Amerykańcy. Kopo się popłakał. Jego tutaj ulubiona doktryna. Patrzcie, to jest to ulepszone. Czyli o to chodzi. Smasher właśnie może sobie punkt strategiczny do lazaretu. I jednostki się teraz leczą i uzupełniają w tym miejscu. A takie rzeczy można ulepszyć pewnie na właśnie, nie wiem czy ikonka będzie inna, mam nadzieję, że tak. Ale można ulepszyć do poziomu składów z zaopatrzeniem. Zmniejsza koszt składów z zasobami o 25%, fajne. Bardzo tak jakby coś świeżego, nie? Powiem znowu. Uuu, i mamy, GT wybrał mobilne stacje naprawcze, transportery opancerzone mogą teraz wraz z pojazdami zwiadowczymi 221 naprawiać siebie oraz okoliczne pojazdy, gdy nie uczestniczą w walce. Strasznie ciekawie może to wyglądać. Że tak jakby pewnie nie wysiada żaden gościu, ale po prostu jakby to się dzieje. Aurum. No ale pomimo tego, że na razie właśnie tutaj Amerykanie na dole uciekli, że tak powiem. Gościu wyszedł z gierki. To w sytuacjach wcale nie wygląda jakoś kolorowo dla Niemiec, zwłaszcza na górze, patrzcie, cały czas jest ciśnięte. A, że jest błąd, pisze ten, APL pisze, że 555, aha, no to może ciekawe jakby, może w ostatniej chwili coś zmienili i nie zdążyli tego poprawić, nie zdziwiłbym się. Tutaj się oddział przemyka. Granatę! O, leci granat, odkowy, niestety. GT tego tutaj nie przewidział i nadjechał czołg lekki Stewart. Snajper, o, on najbardziej zagrożony oczywiście. O, Stewart od razu odstrzeliwuje go w potylicę. Jeszcze tego. Killer Stewart. Yeah. No, być może nawet zbuffowali Stewarta. Jezu, co tu nadjeżdżają? Wóz zwiadowczy, okej. Nie wiem, co to za strategia, ale miejmy nadzieję, że coś śmieszne na jego to się kojarzy. Niszczyciel czołgów, Marder 3. O, kolejny mortar zniszczony. Mortar.
Moździerz. Reset też ma tutaj bardzo ładną armię. No, Brytyjczycy tutaj zdecydowanie biorą na barki ten mecz. Oni powiedzieli: Amerykanie, wy jesteście do dupy. Teraz my wchodzimy. Tutaj jeszcze jakieś oddziały z bazukami. No, ten jako strzelany. No, patrzcie, cała północ tutaj zaatakowana, te punkty z zasobami, ciekawe właśnie, czy dla Smashera faktycznie tutaj dają te lepsze rzeczy, ale ten lazaret jest strasznie fajny. Tutaj mamy właśnie ten transporter do uzupełnienia sił, ale nie przepychają się do przodu właśnie, patrzcie, jak to wygląda, te zabezpieczone punkty. Żółty tutaj próbuje trepiur jakiś, czy jak mu tam się przebić, ale o, wszędzie ogień krzyżowy, Dingwag, że on jeszcze żyje. Vickers, ujo, dwa Vickersy. Skład of Jaeger się pojawił, fajnie. I co to jest? Po co to jest? Co one teraz robią? Ty, może one są jakieś teraz nowe? Mają jakieś fajne, jakieś dźwięki w ogóle. Tu, tu, tu. Tutaj ta chałubicka. No w sumie 5-osobowy skład, nie? Zasięg całkiem fajny, też umiejętności, tam pewnie dymy i nie tylko. Ono spotuje, mogą artylerię puścić. Okej, okay. Nigdy nie widziałem, to jest pierwszy raz autentycznie, kiedy widzę w powtórkach, że ktoś tego używa. Teraz pytanie, czy to było, czy to jest coś nowego? Ale to od początku, no właśnie, więc czemu akurat teraz? Czemu nikt tego wcześniej nie używał? No, te grenadierzy zdecydowanie w dosyć nieciekawej sytuacji. Mamy tego morderka tutaj, trójeczkę. O, udało się zabezpieczyć punkt i właśnie, jak najszybciej trzeba wykonać odwrót na dole. M8, ale to od bota właśnie. Ciekawe, czy bot teraz jak się tutaj sprawuje. Czy on cokolwiek ogarnia, jego armia zaraz kopo, kopo. No, raczej niezbyt. Jak na północy, tutaj totalnie Brytyjczycy rozdają karty, moim zdaniem. Wszystko mają zabezpieczone, moździerze, dziawczy pancerne. A na środku ten drugi Brytyjczyk, nie? To jest po prostu brytyjska potęga połączona. Amerykanie są zbędni. Mamy szługa szturmowego tymczasem na północy, z grupą przyjechał, z Stostruppen. Za dużo szy, musiałem powiedzieć na raz. Faktycznie, widzicie, jest wykrywanie. Na mapce też widać te tarcze małe, oznacza to, że Afrika Korps wie, gdzie znajdują się przeciwnicy w mgle wojny. Tylko czy może jakoś temu przeciwdziałać? I na górze próba przebicia. Mają działo przeciwpancerne. Oj, 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 oj. Nawalają go z każdej strony. Na dole mają boysy, tutaj z góry jeszcze. Przebity pancerz. Oj, nie, o, pierdnięcie dymem zostało użyte. Mina jeszcze. Prawie wysadziła tego szluka szturmowego. I przeżył jeszcze. Zniszczył. No ale. Ja wierdzę, jakie tutaj farty poleciały. Co to na dole jeździ? Czy ten bot, kurde? Niby bot, a jak on znajdzie teraz tutaj te wykrywacze, może być nieciekawie. Ta, znalazł. Pytanie brzmi tylko, czy coś z tym zrobi. Czy trafi jakoś? No oczywiście ich pancerz nie jest wcale żaden potężny. O, jest. No, nie potrafi. Nie potrafi trafić. Tutaj mam ten transporterek, ale nie jest on właśnie tutaj w żaden sposób naprawiający. Jakiś przelocik szturmowy, ale chyba nie trafił. Boże święty, to jest bot. To jest właśnie. Masakra. O, nie ma szans przebić się przez ten karabin maszynowy. Tutaj z dołu nadchodzą. Cały czas mnie ciekawi, czy te punkty właśnie tutaj są jakoś specjalnie ulepszone na te składy. Gwardia! Ciekawe, czy gwardia dostała jakieś buffy. Flagpanzer, Wirbelwind. Wsparcie też marderka tutaj na daleko. Ale jeszcze nie ma zbytnio żadnych pojazdów. Gorzej, jak właśnie sobie przyzwą Brytyjczycy jakieś czołgi ciężkie, zwłaszcza, że Drakopo, nie, res, nie, 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 dobra, czołgu ciężki nie mogą, żaden z nich nie wybrał grupy pancernej, pancerną wybrał właśnie Kopo, mi się pomyliło. Fajabek, to jest. Działo się pancerne, marder, jeszcze nie ma zasięgu do końca. Jo, nie mamy żadnego punktu zwycięstwa, no, jest trochę ciężko. Pod tym względem na górze kompletnie nie udał się szturm. Wszystkie jednostki, to raczej większość z nich przeżyła, te krytyczne. Ale jest ciężko. O, i mamy to. To właśnie jest nowość tej, jakby zmieniona oczywiście w grupie bojowej niemieckiej zmechanizowanej, nie? Czyli odblokuj produkcję czołgów ciężkich Pantera, albo można sobie wybrać, że przyzywanie ich. To jest taki właśnie wybór, nie? Zobaczymy, czy GT na przykład też coś tutaj. Tak jest, też sobie wybrał produkcję czołgu Pantera. Ale już nadchodzą kolejny oddział Jägersów, tym razem z Panzerszekiem, ale nie udało się oddać żadnego strzału.
O, Brytyjczycy tutaj przyzywają jakiś pewnie rakietowy patrol przeciwpancerny, nie? Ale przynajmniej Niemcom udało się zdobyć większość punktów zwycięstwa, przynajmniej na razie. No Jezu, to cały czas są bombardowani. Jezu, Dingo ciągle żyje. I nie ma jak się przebić na północy, ni cholery. Tylko na środku są jakiekolwiek szanse, ale właśnie przyjeżdżają, no w sumie faktycznie czołgi ciężkie, nie Matylda. Ich jedynym tak naprawdę minusem jest mała mobilność, ale siła działa, okej. Pancerz jak najbardziej okej. Fajne pierdzenie dymem. No więc to jest naprawdę, w większych ilościach Matyldy są zabójcze. Jak już dwie to już jest groźne, nie? A trzy to już jest masakra. No oni nic tu nie zrobią, nawet jakby walnęli z Panzerfausta to. Bo pancerz Szekat, o pff, widzicie jeden strzał i koniec. Mamy przelocik. Sztuka, patrol przeciwpancerny, no. Nawet na, niby przeciwpancerny, ale pancerz jest zbyt gruby Matyldy. O, chociaż w sumie w tylny, jak mu teraz przelecieli, to już o wiele lepiej to wygląda. O, tutaj z tymi rusznicami, jak na północy. Pierwsze przebicie od lat. Szluk szturmowy. Tutaj ciągle ta haubica, pewnie bunkier nawalają. Gwardia się pojawiła. Pokażcie, gdzie jest ta haubica? Tutaj. Już chciałem mówić, że go nigdy nie widujemy, ale to Botten, to wiadomo. Że Botten to przyzywa tutaj byle co. Ciekawe, czy on... Nie, on to naprawi. Błagam, powiedzcie, że to prawda. Że on tu podjedzie i normalnie będzie chciał go naprawić. Ten złom, wrak. I... O, o... No... No... O... I kolejna Matylda. Nie, przyjechał, pojechał i to tyle. No, tutaj Matylda w naprawach. Jak widzicie, nie ma tu aż tak dużo zabezpieczeń brytyjskich. Ujo, ale Blobben atakuje. Ale i tak teren jest dla aliantów. Jezu, co ten bot tylko chodzi tymi oddziałami z bazukami. I neutralizacja punktu. Co ciekawe, to jako jedyne pojazdy, to te zwiadowcze nie są niszczone przez ten rakietowy zwiad, lol. Że popatrzeć jak ten jeden naprawia, zobaczmy. Faktycznie jest 2, 2, 1 i będziemy próbowali teraz wychwycić jak coś naprawia. Zobaczymy jak właśnie ta tutaj dokładnie umiejętka wygląda, czy pewnie nie wygląda, no ale... O, jo, szuk szturmowy, o nie! Z boysów ich tutaj dobili. Na górze transporter ucieka. Stoßtruppen? Ty, już Stoßtruppen? Ulepszenie mają jakieś nowe, nie? Tak! Dobrze? Czy to zaraz, czy oni przyjeżdżają od razu z tym? Zaraz muszę to zobaczyć. Oddziały Stoßtruppen, ty, to było ulepszenie, nie? Stoßtruppen mieli teraz chyba nowe ulepszenie na STG-44. Każdy z nich miał takie ulepszenie szturmowe, chyba, albo tylko jak przyjeżdżają, może też coś znowu zmienili. Ty. Przyjechał sobie czołg średni Centaur. Tego też się nie spodziewałem, szczerze mówiąc. A ten 2-2-1 na razie tutaj czeka. O, Wespa się pojawiła. Bardzo ładnie nawala, ten lazaret mogłaby właśnie przywalić. Goście wybrał punkt ulepszenie na STG. A, tutaj zestawy szturmowe Stoßtruppen. A, to też było wcześniej? Wydaje mi się, że... Stoßtruppen... Okej, wydaje mi się, że to było do grenadierów, nie? Zawsze. A teraz chyba coś zmienili. Albo, że w ogóle wybrał co innego. Albo trzy... Aha, tak było. Okej. Ja zawsze kojarzyłem, że tam było dla tych, dla jakby... No, ostatnim etapie Arta było STG. Okej, to nikt nigdy nie wybrał STG w takim razie. Nigdy nie widziałem, aż się zdziwiłem. Myślałem, że to też coś nowego. Aha, zmienił właśnie, coś zmienił z miejscami, coś tutaj... Ciekawe. O, znowu tutaj przeloty. Reset. Rakietowy patrol, aj, Marder dostał. O, jeden strzał za dużo. O, shit. O, w ostatniej chwili udało mu się tu uciec. I możemy sobie zobaczyć 2-2-1, jak teraz będzie naprawiać. Tą aurą jakąś śmieszną, uwaga. Dobra, i co? Stoi sobie tak i po prostu. Wokół niego jakieś tam naprawy lekkie, jak on też nie atakuje. No dobra, niech będzie. Tutaj niszczyciele. Śmieszna w sumie umiejętka. GT właśnie wziął sobie tą wespę. I mamy już pierwszą tutaj panterę właśnie z... wyprodukowaną, a nie przyzwaną.
Tej, są Stosstruppen, że tak właśnie oryginalnie mają RKM-a, MG42 i kary tam na daleki zasięg, a tutaj mamy za tą paczką szturmową, to akurat ciekawe, nigdy ich nie widziałem, przenigdy. Cztery, tu bije w ogóle, nie jednym strzałem pół HP-mu zadali, jeszcze tam jedną salwą. Jak go odbija w ogóle. Jee, ale natarcie. Jak na północy. Ciągle się zbliżają. Jedynie co to tutaj jest spokój, bo tam bot po prostu nie chodzi, nie? Ale nic poza tym. O, i znaleźli, wyleźli ten lazaret, gdzie Brytyjczycy uzupełniali wszystkie siły. Tutaj już musieli się wycofać, ale może udało się jakieś umiejętności artyleryjskie chociaż wezwać. To jest patrol przeciwpancerny, nie ma niestety, nie ma artylerii żadnej. Dopiero może z bazy jakaś sztuka co fus, albo właśnie, o, Vespa. Lecą tam pociski, to jest. Ale zasięg jest tak daleki, że nie jest to zbyt skuteczne. Marder 2. Na północy Pantera ciągle trzyma tą linię. Marder 2. Och, och. Od gwardii tutaj zostaje rakietami w tyłek. Wirbelwind, że ciągle żyje, miła sprawa. Oj, tylko trzeba uważać, bo za długo już może nie pożyje. Mamy tu bazuki, mamy bazuki od gwardii. O nie! O, jest za późno wycofany. Został zniszczony. Ten ma chyba też nową ikonkę, nie? Wydaje mi się, że miał kompletnie inną. No, zmieniają te ikonki, no. Że tego nie było na premierę, to masakra. No i przelot przeciw tego pancerny. Od Afriki Corps. No co tu, jakiś samolot zwiadowczy chyba przyleciał. I ten wozik zwiadowczy, czy to ostatni? Tak, to tam... Jedyny co żył już niestety został zniszczony. Oddziały jegerskie. Łowcy od GT. Mają całkiem niezłe możliwości przeciwpancerne. Tu zaraz pewnie jakieś dupnie artyleria. No też w sumie nic jeszcze nie dał rady. O, sami przyzwali na haubickę. No co oni robią? Jaki taniec. A, to był jakiś blef. O, Dingoak. Wreszcie został trafiony raz na zawsze. O, tutaj bardzo ładnie. Ostrzał artylerii wstrzeliwany. O, wszystko skasowane. To było ładne. O nie, ale jegersi jedni gdzieś zginęli cali. O, co to się kręci tak to kółko? Nie, już myślałem. Znowu reset, jego rakietowy patrol. O, ta Pantera tutaj cała czarna już od uszkodzeń. Tutaj udało mi się przejechać. Góra lekko przepychana. I paliwo zabezpieczone. Komandosi. No te sceny jakieś takie widzicie, nie wiem, jakoś moim zdaniem nie działają do końca. Dziwne są te obrażenia. Panzergrenadiere. Tu znowu coś jest przyzywane. Przelot szturmowy. Tutaj ciągle nawalanka w ten lazaret, nie? O, może udałoby się go GT zniszczyć. Jeszcze jeden strzał. Ach, zasięg jest niestety tak daleki. No i w sumie nie dziwota, nie? Stąd strzelać to jest na maksymalnym zasięgu. Tak cud, że cokolwiek tutaj trafiło. Te punkty, czy jakkolwiek one w ogóle są tutaj ulepszane. No tak w sumie trochę niby wybrał nadwyżki zaopatrzenia. Panzerjäger ciągle szukają jakiegoś fajnego podejścia, ale nie mogą do końca znaleźć tego, co chcą, czyli właśnie na przykład odsłoniętej jednostki jakiejś takiej wrażliwej na ostrzał, nie? Albo cokolwiek, nie? Pancernego, ale ciągle mają problemy. O, jest. Znowu, och, ostrzał rakietowy. Panterson. Że Biszkop ty mocno uszkodziłeś? No, o tutaj ty, faktycznie, jeden Biszkop został zniszczony. To prawdopodobnie totalnie przez tą artylerię. Przez Vespę, kontratakiem. Ale jaja. Dobra, rakiety nie trafiły. Teraz, o nie, jeszcze się ruszyłem na blisko. Tutaj ostrzał. To jest ostrzał z morza, nie? Bombardowanie z morza, ta. Już jedno trafiło jednostkę. Coś tu akurat bot właśnie bez sensu. Wyprawił. Naprawczy, który też ma własną ikonkę teraz, patrzcie. No te ikonki, bo wszystkie już jednostki mają wyjątkową ikonkę, przynajmniej no, jeśli nie mają tej samej nazwy. A tutaj te oddziały właśnie Stosstruppen szturmowe, nie wiem szczerze jak się sprawdzają właśnie, czy są lepsze, czy są gorsze, aż trzy mamy takie, fajnie też zobaczyć. Chciałby się też jeszcze właśnie taką jedną mniejszą gierkę na nich bardziej scentralizowaną zobaczyć. O, mamy tutaj tych Stosstruppensów. No czy to jest tak dobre, no w sumie. Gwardia cała padła.
Może faktycznie coś w tym jest. Transporter na jeden zdrowia i... Nie, trafili mi wysiądem na stówę, patrzcie na to. Był cały oddział żywy, tak, i wysiadałem dosłownie z jednym tym rannym gościem. To jest bez sensu. Uuu, Bishop, co ty tu robisz? I Smasher ten czerwony też jednak się spłakał, czyli ta góra, nie no, w sumie nie padła taka cała, ale Matylda jedna żyje. Ten Centaur w sumie nic nie zrobił. O Jezu, tu masz ostrzał rakietowy przez bota został użyty. Został już ostatni, tylko na posterunku reset. Matylda do tego dojechała, oddziały szturmowe na północy. Czemu pantery się nie ruszają właśnie? Jezu, i tu. Patrzcie na to. I powiedzcie mi, że to jest czytelne, nie? Trzech graczy użyło tutaj jakiekolwiek umiejętności. To nie jest nic. To nie jest ani trochę czytelne. O Jezu, na dole. Crusader. Panzer Grenadier. Under fire. O, Jägerzy na maksymalnym doświadczeniu z pancerszekiem. O, fajne obrażenia biją, ale nie na taki ostrzał jednak, nie wytrzymają go. Kurde, ten Crusader też taki mocny jakiś się wydaje, tym działkiem neutralizuje. O, uszkodzony silnik tutaj ładunkiem wybuchowym, specjalnie przeciw pojazdom. I jeszcze na jego tyły mogą, ten bot naprawdę taki, kurde, nie gra źle. Sobie całkiem daje radę. To jestem zdziwiony. Zodingołak Humber, który został też wzmocniony. Ciekawe jak bardzo właśnie. Mamy szturmgewery. Tak, czyli tracą MG42 i dostają po prostu wszyscy szturmgewerki. Że boty zostały mocno poprawione. No właśnie, ciekawe w jaki sposób, czy faktycznie są mądrzejsze, czy mają po prostu tyle jakby zasobów, że nie boją się ich używać, nie mogą spamować, tego nie mam pojęcia. Idealnie w sam przedecie uniknie. A, bo to Flammenpanzer tutaj w ogóle, jo. Specjalny właśnie taki wariant od Afriki Corps. Bardzo skuteczny przeciwko piechocie zresztą, jak widać. Tyra ich tutaj niemiłosiernie. O, i tu jeszcze na plecy tego MG42. O, ale to miażdży, patrzcie, w sekundę dosłownie. O, tu już nawet straty nie są aż tak ważne, tylko najważniejsze są punkty zwycięstwa. I ten bot, no, znowu tu przyzywa. Pantery naprawiane. Tam coś żyje? O Jezu, nie. On to zrobi, patrzcie na to, mocą Imperatora naprawi zaraz tą Matyldę. Bot z Matyldą będzie, niesamowite. O Jezu, Flammenpanzer tu. Zaraz sam będzie Flammen. Dźwięki, o, jeszcze Gwardia się ma. Padł w ogóle na minę. Jak są, nie zdążył, bo go zaskoczyli. Co z trupem? Z bazook! Co to za dźwięki? Co to za dźwięki? Dźwięki metalowych rurek. Znaczy Panzer Grenadier, nawet o, granatem tylko oberwali w sam łeb. Z takim młotkiem, a i... Przynajmniej rzucili granat, ale... Nie do końca trafiony. Flammenpanzer. Trzeba uważać na gwardię. O, granacikiem. Jednak gwardia narobiła w gacie. Pewnie pancerz on nie wytrzyma, bo rakiety... Wo, właśnie, gwardia jest w miarę celna. O, jak fajne tutaj tego. Pociski. Samolot zwiadowczy raczej zbyt długo tutaj nie pożyje. Wleciał do samej bazy, ty, zaraz go... O. I gdzieś tam. Ty rozleciał. Sherman oczywiście. O Jezu, na takie coś wystawił Shermana ten bot. No właśnie, niby sprytny, a jednak o, znowu tutaj tyłem sobie jeździ. Takie... No, boty zostały poprawione, ale jeszcze chyba do idealności daleko. Skradziony dział przeciwpancerny. Pamiętacie, że Pantera ma jeden z najgrubszych pancerzy w całej grze. Przednich. Przelot przeciwpancerny. Oni zaraz tutaj nawrotkę robią. No, jeśli w tylny pancerz mu tutaj jeszcze walnęliby.
Piękne zaskoczenie od tyłu. I o trzy pantery. I jeszcze sztos trupem z ukradzionymi bazookami. No jak bot tak właśnie kradł te rzeczy. Czy kradł, budował, to można było kraść. Najcięższy odwrót komandosów w życiu. Ale dali radę. Jednak pantery właśnie niby pisze, że pantera jest skuteczna przeciwko wszystkim. Problem w tym, że właśnie raczej nie. Nie. Zdecydowanie jest o wiele bardziej skuteczna przeciwko pojazdom. A te jednostki ludzkie to takie niekoniecznie. Znowu, słyszycie? Przerwało muzykę, dźwięki w ogóle na chwilkę. Dziwne to było. Yeah, ale tutaj potęga. Sztos trupen. O, kolejny nalot. I koniec. Reset też wychodzi z gierki. I tak. O. To w takim razie, jak wszyscy wyjdą z gierki, to nawet nie ma ekranu jakby zwycięstwa albo coś takiego? Dziwne trochę. Dlatego dziękujemy GT za wysłanie pierwszej gierki z właśnie najnowszego patcha. Pozdrawiamy i dziękujemy wam widzowie za uwagę. Ty, widzicie? Teraz faktycznie to tak wyświetla. Najedziemy, mamy właśnie ten medalion, mamy tutaj jakby tą ikonkę i jeszcze kim grał, frakcję. No dobra, to też poprawili, nie da się ukryć. Ten pionier chyba dostał tutaj żule jakiegoś brudnego z liną, żeby się powiesić, bo ten stan gry dalej jest jeszcze niezadowalający. Dobra, dzięki za uwagę i do następnego. Ciach!